Cześć, Marcin Kukrowski z angielski Yes Please. A dzisiaj 5 sposobów, dlaczego warto uczyć się języka angielskiego. A przy okazji, bez wycinania, obcinania, jadę na żywca, więc jakieś błędy, z góry przepraszam, uczę się kamery. Dobra, 5 powodów. Numer 1. Jest to jeden z najczęściej używanych języków na świecie. 1 na 5 osób jest w stanie porozumieć się właśnie tym językiem. Myślę, że daje to dużą dozę wyobraźni poszerzonej o temat, ile osób właśnie potrafi się porozumiewać tym językiem. Więc fajnie by było, myślę, dołączyć do tej grupy. Ekskluzywnej grupy. Numer 2. Język angielski jest używany w 53 krajach jako język urzędowy. Myślę, że również jest to dosyć spora liczba. Numer 3. Stosunkowo łatwy język, jeśli chodzi o alfabet, więc można się go dosyć szybko nauczyć. W porównaniu z innymi językami, jak chiński, japoński, dla porównania mój syn, Maksymilian, uczy się japońskiego, więc no, takie literki wchodzą w rachubę. No, w angielskim tak nie jest. Ktoś mi jest w stanie powiedzieć, o czym tutaj się uczymy, bo ja nie wiem. Więc stosunkowo prosty język do nauki i myślę, że każdy powinien spróbować. Numer 4. Język angielski jest językiem branży medialnej. Co to znaczy? Książki, tłumaczenia, napisy w filmach, ulubione piosenki. Wszystko jest to w języku angielskim. Umiejąc ten język, jesteś w stanie doskonale właśnie porozumiewać się w tej dziedzinie. Więc kolejna zachęta do nauki. Numer 5. Język angielski jest również językiem komputerów, dyplomacji, turystyki, biznesu. I w tych dziedzinach, jeśli chciałbyś się rozwijać w przyszłości, chciałbyś się rozszerzyć swoją działalność na przykład, no myślę, że nauka języka angielskiego byłaby bardzo wysoce wskazana. To tak pokrótce 5 szybkich powodów, dlaczego warto uczyć się języka angielskiego. No nie ukrywam, że ja dalej się go uczę i uczę innych. Zachęcam wszystkich do nauki języka angielskiego. Wspomniałem również, że język angielski jest ważny w turystyce. No i właśnie dzisiaj będę takim małym turystą, ponieważ wspólnie z rodziną wyjeżdżamy na wakacje. A gdzie? Sprawdźcie Instagram, tam dowiecie się, dokąd wylatujemy. Zapraszam serdecznie również właśnie na Instagram, gdzie będziemy relacjonować naszą wizytę w pewnym kraju angielskojęzycznym. Z tej strony serdecznie Was pozdrawiam, życząc miłego dnia bądź nocy. Wszystkiego dobrego i uczcie się języków. Marcin Kukrowski. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.